Teraz chciałem przejść do kolejnego, bardziej tajemniczego elementu mszy świętej, mianowicie do ofiarowania. Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba. Ofiarowanie rozpoczyna się od ważnego sygnału, mianowicie od dzwonka. Jest taka niepobożna legenda, że ten dzwonek jest po to, żeby obudzić wiernych, którzy zdążyli w międzyczasie na kazaniu zasnąć, no bo tam jest, jeśli jest to msza uroczysta, to wcześniej jest jeszcze kazanie, a od momentu ofiarowania zaczyna się ta najważniejsza część mszy świętej, to znaczy jeśli ktoś spóźnia się na mszę świętą niedzielną do momentu ofiarowania, to znaczy zdąży na ofiarowanie, to spełnia swój obowiązek niedzielny. Natomiast jeśli ktoś przegapi ofiarowanie, spóźni się właśnie na ten dzwonek, to nie spełnił swojego obowiązku niedzielnego. Jeśli ma możliwość, to musi później pójść jeszcze raz na mszę świętą. A więc to jest ten moment graniczny, ten moment kluczowy. Oczywiście nie o to chodzi, że tak naprawdę, choć w praktyce być może czasami tak to działa z tym budzeniem, ale nie taki jest zasadniczy cel, choć jest on bardzo praktyczny. To znaczy chodzi faktycznie o to, żeby jednoznacznie pokazać wiernym, że tutaj, uwaga, teraz zaczyna się dziać. Szczególnie w przypadku mszy cichej to może mieć jakieś znaczenie. Na przykład gdy tutaj przychodzimy na 7:15 do naszej szkolnej kaplicy przed lekcjami, jeszcze przed poranną kawą na przykład, jeszcze jesteśmy nie do końca dobudzeni, to jak najbardziej może to pomóc, nie w tym sensie, że człowieka obudzi, tylko w tym sensie, że człowiek widzi, słyszy teraz. Teraz dzieje się ta akcja ofiarna, teraz Kościół będzie nas do czegoś się zapraszał. Właśnie zaprasza do czegoś zupełnie nowego i o tym sobie teraz będziemy mówili. To będzie wynikało z tych tekstów, do czego Kościół nas w tym momencie zaprasza. Najpierw mamy znowu tekst zmienny, antyfonę na ofiarowanie, czyli tekst, który jest różny w zależności od tego, jaka to jest msza święta. I już następnie przechodzimy do tej zasadniczej części. Suscipe Sancte Pater. To jest modlitwa, którą kapłan odmawia, już zdjął welon z kielicha, co też właśnie symbolizuje rozpoczęcie akcji ofiarnej. Niejako już zostaliśmy przygotowani poprzez ten wstęp, poprzez lekcję Ewangelii, ewentualnie poprzez kazanie, zostaliśmy już przygotowani do tego, żeby wziąć udział w ofierze. I zaczyna się, tak? Dzwonek, kapłan zdejmuje ten welon, co dobiera się już do kielicha, czyli będzie już ta ofiara, będzie się teraz działo to, co jest najważniejsze. Zdejmuje welon, odstawia kielich najpierw na bok, bo najpierw jest ofiarowanie hostii. I wtedy kapłan podnosi patenę, na której jest złożona hostia i odmawia właśnie tą modlitwę. Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przyjmij tę nieskalaną hostię, którą ja, niegodny sługa Twój, ofiaruję Tobie, Bogu mojemu żywemu i prawdziwemu, za niezliczone grzechy, przewinienia i zaniedbania swoje i za wszystkich tu obecnych, a także za wszystkich wiernych chrześcijan żywych i umarłych, aby mnie oraz im przyczyniła się do zbawienia wiecznego. Amen. To jest bardzo ciekawa modlitwa, bo hostia jeszcze nie była konsekrowana, natomiast już zostaje ofiarowana. Przyjmij tę nieskalaną hostię. W jakim sensie ona jest nieskalana? Oczywiście używa się faktycznie hostii, która jest w jakimś sensie doskonała do mszy świętej. Ona nie może być nadkruszona, połamana, w żaden sposób brudna, tak? Natomiast nie o to tutaj chodzi. Oczywiście ta nieskalalność już odnosi się do tej ofiary, do przeistoczenia, która będzie miała miejsce, bo to wtedy dokonuje się akcja ofiarna. W samym momencie przeistoczenia, o czym jeszcze sobie będziemy mówili, co się dokonuje tutaj? Tutaj dokonuje się zaprezentowanie Panu Bogu, poświęcenie tychże darów ofiarnych. Co to znaczy to poświęcenie? To znaczy wyjęcie z codziennego użytku. Po tym, jak ta hostia została już ofiarowana, musi zostać przeznaczona do konsekracji. O ile taka zwykła hostia, które sobie leżą tak w zakrystii, taka hostia, po prostu można ją wziąć i zjeść. To znaczy nie bez zgody księdza, byłaby to kradzież. Natomiast zasadniczo nie,
nie ma ona, to znaczy po prostu jest zwykłym, jest kawałkiem chleba. Natomiast po tym, jak została ona ofiarowana, już nie może zostać użyta do absolutnie niczego innego. I gdyby po ofiarowaniu kapłan zszedł z tego świata, albo chociażby zemdlał, to już nie można sprzątnąć hostii z powrotem do pudełka i dobra, to idziemy do domu. Na przykład jeśli teraz tak się stanie w trakcie naszych rekolekcji i ksiądz zejdzie z tego świata, no to wtedy nie sprzątamy tego tak po prostu i nic się nie stało, dobrze, idziemy szybciej do domu, tylko trzeba tą mszę świętą dokończyć. Wtedy trzeba ściągnąć najbliższego księdza. Tutaj mamy jeszcze, jest ksiądz Piotr w tej chwili w Józefowie, także niedaleko trzeba byłoby go szukać i on musiałby tą ofiarę dokończyć. Oczywiście mnie trzeba sprzątnąć wtedy, żebym się tutaj gdzieś nie walał. A ksiądz Piotr będzie musiał tą ofiarę dokończyć, bo już ta hostia została poświęcona na ten jeden najważniejszy cel. Nie to, że się gdzieś wybieram w trakcie tej mszy świętej, ale tak tylko na wszelki wypadek. A więc zostaje ona wyjęta z codziennego użytku, przeznaczona na tąże ofiarę. Od razu widać też ten cel. Za niezliczone grzechy, przewinienia i zaniedbania swoje i wszystkich tu obecnych, a także wszystkich wiernych chrześcijan, żywych i umarłych, za cały Kościół, tak? Ale jakby w pewnej kolejności kapłan wspomina najpierw siebie, wszystkich obecnych, później wszystkich w ogóle chrześcijan, żywych i umarłych, czyli tak naprawdę chrześcijan wszystkich czasów. Wszystko to jest już w tej pierwszej modlitwie zawarte, ale no to jest dopiero pierwsza. Dalej, kapłan tą hostię odkłada na korporał, czyli ten dodatkowy obrus, który jest specjalnie, taki mały, biały obrus, specjalnie po to rozłożony na mszę świętą, żeby właśnie na nim hostia spoczywała. Wtedy kapłan podchodzi do boku, ministrant przynosi wino i wodę, czyli następuje dalsza część przygotowania tych darów ofiarnych. Kapłan nalewa najpierw wino, a później dolewa do niego krople wody. I to jest tak ważny fragment mszy świętej, że według przepisów liturgicznych kapłan, który by nie dolał tej kropli wody, oczywiście świadomie i dobrowolnie, popełnia grzech ciężki. I nawet teolodzy zastanawiali się, czy w ogóle msza byłaby ważna, gdyby nie dolać tej kropli wody. Ostatecznie po długich i zaciętych bojach teologicznych stwierdzono, że tak, byłaby ważna, bo jednak samo wino jest w zupełności wystarczającą materią, ale jednak jest to tak bardzo kluczowe. Dlaczego? To nam właśnie wyjaśni ta modlitwa. Boże, który godność natury ludzkiej przedziwnie stworzyłeś, a jeszcze przedziwniej naprawiłeś, daj nam przez tajemnicę tej wody i wina uczestniczyć w bóstwie tego, który raczył stać się uczestnikiem naszego człowieczeństwa, Jezus Chrystus, Twój Syn, a nasz Pan, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Najpierw to piękne stwierdzenie, tak przedziwnie stworzyłeś tą naszą naturę, a jeszcze przedziwnie ją naprawiłeś po grzechu pierworodnym poprzez swoją mękę. Oczywiście o to tutaj chodzi. Mirabiliter condidistiat mirabilius reformasti, mirabiliter, cudownie ustanowiłeś, a jeszcze cudowniej naprawiłeś. Daj nam przez tajemnicę tej wody i wina uczestniczyć w bóstwie tego, który raczył stać się uczestnikiem naszego człowieczeństwa. A więc to zmieszanie wody i wina ma głęboką symbolikę. Z jednej strony to jest symbolika, symbolizuje ta woda nas. My, którzy jakoś tak próbujemy się do tego Chrystusa dołączyć. To jest piękne, to wino, które ma zostać złożone w ofierze, tak poprzez przeistoczenie. I człowiek, który ta, właśnie jak ta mała kropla wpada do tego wina i się zmiesza z tym winem, także już jest nie do odróżnienia. Oczywiście tej wody musi być mało, tak żeby to wciąż pozostało jeszcze wino. To jest faktycznie zwykle dosłownie kilka kropel, ale to jesteśmy my, którzy niejako mamy się w Chrystusie rozpuścić, którzy mamy się i przez to też przemienić. Ale jednocześnie to jest też pewna symbolika tego zjednoczenia natury boskiej z ludzką w Chrystusie, co jest blisko siebie w pewnym sensie, bo Chrystus zjednoczył się
Bóg zjednoczył się z tą ludzką naturą po to, żebyśmy my się też z Nim zjednoczyli. A więc tutaj to wymieszanie wody i wina ma naprawdę głęboką symbolikę i na tym poziomie chrystologicznym, Chrystus, Bóg i człowiek, i na poziomie łaski. My, ludzie, którzy jak ta kropla wody wpadamy do tego kielicha. I tu już też jest ta bardzo głęboka myśl tego ofiarowania nas. No bo za chwilę ten kielich będzie ofiarowany. I dlatego też ten dzwonek, który ma obudzić tych wszystkich śpiochów w kościele, żeby się tutaj ofiarowali. Żeby tutaj Panu Bogu, o Panie Boże, przyjmij te moje troski i cierpienia i te nieprzespane noce i to wszystko. I to, że sobie tam nie potrafię z tym poradzić, Tobie to wszystko w ofierze składam. I to jest dokładnie tutaj ta kropla wody, która wpada do tego wina. To jesteśmy my. Identyfikujmy się właśnie z tą kroplą wody. No i kapłan podnosi, później wraca na środek, podnosi kielich i wypowiada te słowa. Ofiarujemy Ci, Panie, kielich zbawienia i błagamy łaskawość Twoją, aby jako woń miła wzniósł się przed oblicze boskiego majestatu Twego za zbawienie nasze i całego świata. A więc podobnie jak w przypadku hostii, zostaje ten kielich poświęcony, wyjęty z tego, co doczesne, po to, aby wzniósł się jako miła woń przed oblicze boskiego majestatu na zbawienie świata. Potem kapłan kielich odstawia, przykrywa go palką, żeby tam nic do niego nie wpadło, żadna złośliwa mucha na przykład, która oczywiście mogła mieć tendencję do tego, żeby ze względu na wino gdzieś tam krążyć. Kapłan odstawia kielich i pochylony nad ołtarzem mówi: przyjmij nas, Panie, którzy stajemy przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym. Znowu, ta pokora i serce skruszone. Widzimy, że to jest jak taki refren, który nieustannie w rycie mszy świętej się pojawia. Pomimo całej tej bliskości, to jest koniecznie potrzebne, żeby zachować tą zdrową relację wobec Pana Boga, bo On jest po prostu tak wielki, bo On jest po prostu tak bardzo inny od nas i pomimo tego, że do nas tak bardzo wychodzi, to my nie możemy o tym zapomnieć, że On jest absolutnie jednocześnie ponad nami. I z sercem skruszonym, a ofiara nasza tak niech się dzisiaj dokona przed obliczem Twoim, aby się podobała Tobie, Panie Boże. Warto zwrócić uwagę na te słowa, na stwierdzenie ofiara nasza. Kapłan używa czasami słowa, że to jest moja ofiara, ale równie często pojawia się to określenie ofiara nasza, to jest ofiara całego Kościoła. Oczywiście ona jest przede wszystkim ofiarą Chrystusową. Nie mamy innego kapłana, innego daru ofiarnego niż Chrystus, ale On zostawia Kościołowi tą swoją ofiarę. I to faktycznie cały Kościół przede wszystkim poprzez ręce kapłana, ale jednak wierni w zjednoczeniu z kapłanem, składając siebie również w ofierze, jak właśnie ta kropla wody, także zupełnie uprawnionym jest, żeby mówić właśnie o ofierze naszej. Tak niech się dzisiaj dokona przed obliczem Twoim, aby się podobała Tobie, Panie Boże. Oczywiście ze strony Chrystusa ona nie może się nie podobać Panu Bogu, natomiast ze strony naszego uczestnictwa już jak najbardziej. Wezwanie Ducha Świętego. Veni Sanctificator. To jest modlitwa, która w rycie rzymskim odgrywa stosunkowo małą rolę. Natomiast w innych rytach ona potrafi stanowić po prostu kluczowy moment całej mszy świętej. Jeśli spojrzymy na ryty wschodnie, to tam się odbywają wielkie ceremonie, gdy mówimy również o rytach katolickich, bo istnieją praktycznie wszystkie ryty, które istnieją, stare ryty, mają również swoich przedstawicieli jako katolickich księży, to znaczy nie tylko schizmatyckich, tak często możemy myśleć o tych rytach wschodnich, ale praktycznie każdy ma swoich przedstawicieli, również unitów, czyli takich, którzy są zjednoczeni z papieżem. No i w wielu rytach wschodnich ta modlitwa jest bardzo rozbudowana. Najpierw jej treść. Przyjdź, Uświęcicielu Wszechmogący, Wieczny Boże, i pobłogosław tę ofiarę przygotowaną Twemu świętemu imieniu. Kapłan
mówiąc te słowa, no właśnie spogląda ku górze i jakby prosił właśnie o to błogosławieństwo, tak jak rozpoczyna błogosławieństwo i prosi Ducha Świętego o błogosławieństwo właśnie nad tymi darami ofiarnymi. Jak wspomniałem, w rytach wschodnich tutaj są nawet takie to wezwanie Ducha Świętego, jest taki rytuał, ceremonią takiego wachlowania tych darów ofiarnych welonem, który wcześniej przykrywał kielich, bo Duch Święty przychodzi w tym wietrze i niejako to poruszenie powietrza, tak jak tutaj w rycie zachodnim, w rycie łacińskim, to wezwanie Ducha Świętego jest też opatrzone jakimś gestem, tak tam ma być właśnie poprzez stworzenie tego wiatru tym welonem. Taki bardzo, bardzo charakterystyczny moment i dla obrządków wschodnich tak ważny, że nawet tam się pojawiała dyskusja, czy to nie jest najważniejszy element mszy świętej. Nawet dyskutowano, czy już wtedy nie dokonuje się konsekracja wśród teologów wschodnich, bo jakby taką przywiązywali do tego wagę. Przy uroczystej następuje tutaj okadzenie, którego nie będę omawiał i przejdę dalej, dlatego że nie jest ono konieczne w każdej mszy świętej. Umycie rąk. Po okadzeniu, ono miało praktyczne uzasadnienie jak najbardziej, po okadzeniu, kiedy kapłan ma do czynienia jednak, zwykle niedużo, ale jednak z węglem, z ogniem, z kadzielnicą, która powinna być czysta, ale różnie to bywa, bo to kadzidło, ono też zostawia faktycznie ślady, ten dym, on jest żywiczny, także to bywa z tym różnie. Dlatego w praktyce to umycie rąk miało w tym momencie sens, ale oczywiście ono ma również sens głęboko symboliczny. Kapłan podchodzi, następuje to do boku ołtarza i następuje umycie rąk. Umywam ręce moje na znak niewinności i obchodzę ołtarz Twój, Panie, by jawnie ogłaszać chwałę i rozpowiadać wszystkie cuda Twoje. Oczyszczenie i obchodzę Twój ołtarz, aby rozpowiadać cuda Twoje. Po to się oczyszczam, żeby opowiadać cuda Twoje. Miłuję, Panie, siedzibę Twego domu. Tutaj to. Miłuję, Panie, siedzibę Twego domu i miejsce przybytku Twojej chwały. Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy i życia mego z mężami krwawymi. To jest w zasadzie prośba o dobrą śmierć. Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy. Oczyść mnie tutaj najpierw. Nie pozwól mi umrzeć, tak to można interpretować, z tymi mężami krwawymi. W ich ręku zbrodnia, ich prawica pełna jest przekupstwa. Ja zaś postępuję w niewinności mojej. To nie jest przechwalanie się, tylko raczej prośba. Właśnie ze względu, obmyj mnie, Panie, umywaj mnie, Panie. To jest nawet niejako prośba trwała. Obmywaj mnie, żeby właśnie tak było. Ja chcę tak żyć. Wyzwól mnie, zmiłuj się nade mną. Następuje właśnie zaraz po tym. Na drodze równej stoi stopa moja. Na zgromadzeniach będę błogosławił Panu. Kapłan po powrocie do ołtarza odmawia być może najważniejszą modlitwę ofiarowania, gdzie dochodzimy już powoli też do końca tego ważnego fragmentu mszy świętej. Suscipe Sancta Trinitas, to jest ta modlitwa, ona jest bardzo znana głównie z kontrowersji wynikających później z reformy liturgicznej, bo prawie wszystkie te modlitwy zostają później ocenzurowane, ale o tym to może za chwilę. Przyjmij, Trójco Święta, tę ofiarę, którą Ci składamy na pamiątkę męki, zmartwychwstania i w niebo wstąpienia Jezusa Chrystusa, Pana naszego, oraz na cześć Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy, świętego Jana Chrzciciela, świętych apostołów Piotra i Pawła. Słusznie może to już nam się kojarzyć z wyznaniem grzechów na początku, czyli z tym wezwaniem całego dworu niebieskiego, jak na początku, aby się ukorzyć, aby prosić o przebaczenie, tak tutaj po to, żeby prosić o przyjęcie tejże ofiary. Apostołów Piotra i Pawła i wszystkich świętych, aby im przyniosła cześć, a nam zbawienie, i aby w niebie raczyli orędować za nami ci, których pamiątkę obchodzimy na ziemi. Tu w odniesieniu do tego, że msza święta, dobrze wiemy, jest odprawiana bardzo często ku czci jakiegoś specjalnego świętego. Wspominamy tych świętych liturgicznie. Ci, których pamiątkę obchodzimy na ziemi przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. A więc
prośba najpierw, aby cała Trójca Przenajświętsza raczyła przyjąć tą ofiarę dla zbawienia, ale też, aby ten Dwór Święty znowu wstawił się za nami, żeby ta ofiara była dobra, żeby ona przyniosła cześć również wszystkim świętym dla dobra całego Kościoła Świętego, tak aby ci święci również orędowali za nami. Potem kapłan odwraca się i mówi: módlcie się, bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Znowu jest ta moja i wasza ofiara. I wtedy ministrant odpowiada: niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę imienia swego. Pierwszy cel: na cześć i chwałę imienia swego ku pożytkowi naszemu i całego swego Kościoła Świętego. Jeszcze raz ten wyraźny cel. Przede wszystkim po to, aby to imię Boże było wychwalane przede wszystkim dla Jego czci, ale również dla nas, dla naszego zbawienia. Tu jeszcze jedno słowo. Wielokrotnie w trakcie ofiarowania kapłan, gdy odwraca się do ludzi, on w trakcie ofiarowania to następuje kilka razy, za każdym razem, zwróćmy na to uwagę, za każdym razem kapłan wcześniej całuje ołtarz. Nigdy kapłan z ołtarza nie zwraca się do wiernych od tak po prostu. Nigdy to nie jest w jego własnym imieniu. To nigdy nie jest, to nie są jakieś słowa zachęty, które kapłan po prostu przemawia, jakby przerywając ryt i teraz kilka słów do wiernych. Zawsze jest jakby wcześniej właśnie ucałowany ten ołtarz, tak jak przed błogosławieństwem, jako dla zaczerpnięcia tej siły, tak żeby to było błogosławieństwo. Pan, gdy kapłan odmawia to Dominus vobiscum, Pan z wami, za każdym razem wcześniej całuje ołtarz. Gdy wzywa do modlitwy, za każdym razem wcześniej ucałuje ten ołtarz, żeby oczywiście zawsze, też gdy całuje ołtarz, zawsze kładzie dłonie na ołtarzu. Podobnie przy każdym błogosławieństwie, które jest gdzieś udzielane przy ołtarzu, kapłan zawsze musi ręką dotykać tego ołtarza, co ma symbolizować. Raz, że to ołtarz, wiadomo, to jest i w pewnym sensie symbol Chrystusa, i jednocześnie to miejsce Jego ofiary ma symbolizować to zaczerpnięcie tej Bożej łaski, która płynie cała z ołtarza. I za każdym razem, gdy kapłan zwraca się do wiernych, to jest właśnie z tą mocą ołtarza, z tą łaską, która z niego wypływa. O tej najważniejszej części mszy świętej powiem w kazaniu na mszy świętej. Postarajmy się wykorzystać teraz te informacje, które starałem się przekazać do uczestnictwa w tej mszy świętej, która będzie za 8 minut od teraz, a więc tylko krótka przerwa. Starajmy się wykorzystać ten moment. Nie pozwólmy sobie tutaj na zaśnięcie. Niech nas nie obudzą dopiero dzwonki na ofiarowanie, tylko postarajmy się od samego początku już tutaj być obecnymi. Od wejścia pamiętajmy o tym strasznym miejscu i w trakcie ofiarowania pamiętajmy szczególnie, żeby w tym w sposób szczególny uczestniczyć, żeby siebie tutaj też w ofierze składać. Powiedziałem tylko krótko, że właśnie ryt ofiarowania to jest ten fragment, to jest jeden z najbardziej kontrowersyjnych fragmentów, który został w reformie liturgicznej praktycznie w całości usunięty. To jest ten fragment, o którym reformatorzy liturgiczni stwierdzili, że on powtarza to, co jest w kanonie, a więc nie ma potrzeby, żeby on był. I zamieniono go jedną dosyć prostą modlitwą. To jest ta słynna modlitwa z owocem z ziemi i pracy rąk ludzkich, czyli modlitwą paschalną przed jedzeniem, jedna modlitwa, która całą tą ceremonię zastąpiła, wszystkie te modlitwy zastąpiła, które jak widzieliśmy są tak kluczowe. Tyle razy powtarzają nam ten, po co jest ta ofiara, że jest to ofiara, że my mamy się tutaj ofiarować. To kluczowe dla zrozumienia, to co miało być właśnie podkreślone tym pierwszym dzwonkiem na mszy świętej, że teraz odgrywa się ta zasadnicza akcja. To dla zrozumienia ceremonii mszy świętej jest to rzecz kluczowa. Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba.